Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 14. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Czy referuje Pan Naczelnik? Nie ma chyba innego wyjścia. Proszę uprzejmie. Jeżeli chodzi, nie wiem, nie będę przeczytał, przedstawiał całej informacji. Państwo macie dosyć szeroki tak zakres. Jest, oczywiście. Odbyły się posiedzenia komisji. Państwo też, któraś komisja nawet wizytowała. Panie Naczelniku, to jeżeli budowy. W taki sposób, to ja pozwolę sobie, panie, które wcześniej przyszły z jakimiś swoimi spostrzeżeniami, dopuściłbym do głosu i bym proszę bardzo. Przemiłe osobowości, bardzo proszę o zajęcie głosu. Proszę bardzo, tu do, skarbie, do koleżanki Ilonki, tu i już. Proszę usiąść. Witam Państwa. Jestem mamą 6-letniej Leny. Jestem razem z koleżanką, reprezentujemy tą samą grupę w przedszkolu, pani Justyny Szczepaniak. Proszę się nie stresować, proszę powiedzieć. I takie kwestia tego przedszkola, przeniesienia, to jest dla nas bardzo ważny czas. Jesteśmy ostatnią grupą, czyli przygotowanie szkolne. I to wszystko tak naprawdę trochę nie podoba nam się i to bardzo. Proszę artykułować, co tam... Pierwsze takie pytanie, najważniejsze. Kto ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną w tym momencie za dzieci, które przez ten powiedzmy miesiąc, zakładajmy, że wejdą 1 października. Kto w tym czasie ponosi tą odpowiedzialność za te dzieci, skoro nie przebywają na terenie przedszkola numer 3? Bardzo proszę, panie burmistrzu. To pozwolicie państwo tak, że będę na bieżąco się ustosunkowywał. Dyrektor jednostki ponosi odpowiedzialność za dzieci, które są powierzone pod opiekę placówki. Natomiast to jest odpowiedzialność taka, można powiedzieć, formalna. Natomiast odpowiedzialność taką za to, co jest, ponosimy my po części, czyli była sytuacja, o której informowaliśmy, że rodził się pomysł, który wyszedł od pani dyrektor, żeby jednak zaryzykować i tak jakby dozbroić przedszkole w inne instalacje. I podjąłem to ryzyko, mając świadomość, że może się coś przedłużyć. No i teraz w pewnym sensie, no ja też muszę jako burmistrz ponosić za to odpowiedzialność. Jak będzie wyglądał kontakt z panią dyrektor przez ten miesiąc? Czy dostaniemy jakiś numer telefonu do pani dyrektor, ewentualnie jakaś sala? Gdzie będzie przyjmowała w tym czasie pani dyrektor? Już. Bo wrzesień to jest czas... Panią dyrektor, poproszę dużo, tutaj. Dużych, wielu pytań rodziców. To są już kwestie organizacyjne i pani dyrektor jest przygotowana i odpowie za chwileczkę. Jeżeli chodzi o kontakt akurat w tamtej grupie, to jest najmniej problematyczne, ponieważ ja tam w budynku startu mam kawałek swojego pokoju i będę w budynku startu. I również muszę sprawować nadzór nad dziećmi, które są w szkole podstawowej numer 3. I tam będę plus osoby upoważnione, czyli mój zastępca. Jesteśmy dwie. Jedna szkoła podstawowa numer 3, przepraszam. Druga start Brzeziny. Tam nie ma problemu najmniejszego, bo dokładnie na wprost sali, w której będą wasze dzieci, jest ten pokój, w którym ja będę. Jutro tam zwiozę swój komputer. Telefon dysponuje swoją prywatną komórką, niczym więcej na tą chwilę. Są, ale one nie mają w zakresie obowiązków udostępniania telefonów swoich prywatnych rodzicom. Ale umówiliśmy się, że komunikują się z tych telefonów. Tak, tak, ale to jest tylko i wyłącznie dobra wola moich nauczycieli. Tak, i te panie wykorzystują tą komunikację. Tak. Natomiast tak jak mówię, będę na pewno w większości czasu w budynku startu, bo tam po prostu mam możliwość postawienia swojego sprzętu, drukarki i funkcjonowania, bo poza tym, że to organizacja, to jest również od początku sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wszystkimi grupami, niezależnie od tego, gdzie one są.
Jeśli chodzi o toalety, toalety w tej części rehabilitacyjnej są cztery oczka, czyli cztery sedesy, dwie umywalki, męska i damska. One są w normalnym rozmiarze, takim jak mają Państwo w domu. Natomiast po to, żeby ułatwić, a w tej części, w której senior Wigor, są dwa oczka. Może troszkę mniej, natomiast to jest przejście budynkiem do toalet w tej drugiej części, w części rehabilitacyjnej. Zakupiły dziewczyny moje, tak. Zakupiły dziewczyny podesty pod kibelki i nakładki na sedesy. Po to, żeby takie małe dzieci mogły same skorzystać. No to tak jak w zasadzie w domu, bo Państwo w domach nie mają małych toalet, macie takie normalne. Które piętro my zajmujemy? Tam nie ma piętra, to jest parter. Czy ktoś, czy będą na tym stadionie ktoś inny, obcy? W sensie, że czy tam seniorzy przebywają? Nie, tam nie przebywa nikt, poza nami. W tej części rehabilitacyjnej, żeby było jasne, jest zostawione są pomieszczenia dla rehabilitanta, który rehabilituje, nie wiem czy prywatnie, czy zatrudniony przez jakieś firmy miejskie. Tam będą przychodzili pacjenci, ale oni nie będą kolidowali, będą korzystali z innej toalety, oddzielnej. Te toalety, które my mamy wyznaczone dla siebie, są tylko i wyłącznie dla nas. Akurat to pytanie z myślą o bezpieczeństwie dzieci, czy ktoś obcy nie będzie mógł tam po prostu wejść i... No, w każdej grupie opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel i woźna. Dzieci same do łazienki nie będą chodziły, nie ma takiej opcji. Zawsze będą wychodziły z osobą dorosłą. Budynek zamkniemy. W tej części senior Wigor nie będzie nikogo poza nami. Jeśli pogoda dopisze, dzieci będą przebywały na zewnątrz? Będą mogły, tak. Dzisiaj rozmawiałam z Danielem Nawrockim, który również od tego roku będzie miał dziecko u nas w przedszkolu. Udostępnił nam to boisko, na którym trenują laskarki. Powiedział, że tam możemy sobie chodzić. Część sprzętu wzięliśmy z przedszkola, część udostępnił nam również Daniel Nawrocki. Jeśli zajdzie sytuacja, że dziecko będzie potrzebowało skorzystać z toalety, wtedy to idzie do toalety. No tak jak w przedszkolu, jak wychodzimy do ogrodu, to czy idziemy do parku, gdziekolwiek, no to musimy wrócić do przedszkola po to, żeby z tej toalety skorzystać. I to jest zawsze z osobą dorosłą, nie ma opcji. Wiadomo, w przedszkolu starszaki, 5-6-latki, z toalety korzystają samodzielnie, informując wcześniej o tym nauczyciela. Czy którąkolwiek z pań będących na sali. Natomiast tam dziewczyny już wiedzą, nie ma takiej możliwości, żeby dziecko do toalety poszło samo. Kwestia posiłków, jak to będzie się odbywało? Czy w sali, w której... Jest takie pomieszczenie, z którego będą wydawane posiłki i panie na tych salkach, w których będą dzieci, będą na salach już rozdawały gotowe posiłki. Tu akurat z firmą, która od tego roku prowadzi żywienie, rozmawialiśmy bodajże w środę. Państwo jak gdyby wyrazili zgodę na moje sugestie. Wstawią sobie również zmywarkę do jednego z pomieszczeń. No i będzie to wyglądało dla Was w zasadzie bez różnicy, czy to tu, czy gdzie indziej. Nasza grupa dostała tą najmniejszą salę. To jest jadalnia na stadionie. W momencie wstawienia stołów i krzesełek, jak wygląda sytuacja z pozostałą częścią do edukacji i do jest zabawy? Jest część wydzielona na siedziska. Daniel udostępnił nam takie pianki, które są miękkie i ciepłe. Nie ma problemu. Oczywiście, że jest tam dużo mniej miejsca niż w przedszkolu, to nie ulega wątpliwości. Ale będzie, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, będzie mniej osób, bo część zrezygnowała. Ludzie się po prostu przeprowadzili, czy zdecydowali, że ich dziecko będzie rozpoczynało obowiązek szkolny w zerówce szkolnej. W związku z tym myślę, że w tej grupie 20 osób to będzie maksimum. I to wystarczy. Na tą chwilę. Dla 20 osób ta sala. Ja w dalszym ciągu uważam i twierdzę, że jest tam ciasno. To nie ulega żadnej wątpliwości. Ja nie powiem, że tam dzieci będą mogły brykać jak sobie tylko chcą. Nie. Tam jest ciasno. Natomiast jest moim zdaniem na ten czas, który planujemy tam być, no tak wystarczająco. Duży minimalizm.
będą musiały, panie, inaczej sobie zorganizować pracę. Tak jak rozmawiałam z nauczycielkami, z Małgosią i Justyną, one już od początku będą musiały pracować z dziećmi, z ich książkami. Będą się uczyły po południu, jeżeli pogoda pozwoli, na co mamy nadzieję, bo do tej pory nas rozpieszczała. Będą wychodziły, czy pójdą na spacer do parku, czy wyjdą na płytę boiska dla hokeistek. Tam będą się mogły wybiegać, o ile pozwoli pogoda, ale na to wpływu żadnego nikt z nas nie ma. Czyli mamy zapewnione, że od 3 września dzieci normalnie podejmą edukację dydaktyczną, tak? Tak, jeżeli chodzi o proces dydaktyczny, to on nie zostanie zachwiany. Zostanie zachwiana tylko powierzchnia, na której on się będzie odbywał. I tak jeszcze prawdą to jest to, że ja podjęłam taką decyzję, że te dzieci będą tam. To jest tylko i wyłącznie moja decyzja, ponieważ możliwą lokalizacją trzecią było Centrum Promocji i Kultury. Natomiast tam, jak panie wiecie, łazienka to jest dół, chodzenie po schodach to jest raz, po drugie za duża sala, a po trzecie trzecia lokalizacja, więc jesteśmy dwie, ja i moja zastępczyni. Trudno jest ogarnąć dwie, a trzy dla mnie już w ogóle nie wchodzi w grę. I wydaje mi się, że dużo bezpieczniejsze te dzieci będą tam niż w Centrum Promocji i Kultury. Taka moja refleksja i nie tylko moja, gdybyśmy wiedziały, mówię w swoim imieniu, gdybym wiedziała, że tak to będzie wyglądało, myślę, że zdecydowałabym się, bo miałam taką możliwość przed zakończeniem roku szkolnego, przedszkolnego, żeby posłać córkę do zerówki szkolnej, w szkole, tak? Ta sytuacja teraz jest już nieodwracalna, natomiast to było duże doświadczenie dla nas i nadal jest i ja nie będę ukrywała tego, że przeżywam to mocno, chociaż moja córka właściwie kończy już ostatni rok przedszkolu, natomiast jest to dla mnie duży stres. Jak to będzie wszystko wyglądało? Proszę mi wierzyć, że dla mnie jest to również duży stres. To w takim razie... Bo ja odpowiadam za 175 dzieci. Panie dostały komplet kart, ponieważ jak państwo wiecie, my jesteśmy spakowani. Karty zgłoszenia i deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej składaliście państwo w kwietniu. Popakowałyśmy to wszystko, na szczęście w takie miejsca, z których mogłyśmy to szybko odzyskać. Panie dostały wszystkie numery telefonów i myślę, że jesteśmy na tyle odpowiedzialne, że wszyscy rodzice zostaną poinformowani. Szczególnie też w imieniu tych rodziców, którzy posyłają po raz pierwszy dziecko. Oczywiście, tak? Że tak. I to w waszym przypadku jest większość grupy, bo to 15 nowych osób. To w ich imieniu również kierujemy dzisiejsze te pytania. No to chyba najważniejsze pytanie na sam koniec. Ile będzie jeszcze trwał ten remont, kiedy wejdziemy do naszych stare mury nasze? Proszę pani, tak jak mówiłam wcześniej, wtedy kiedy rozmawiałam tutaj z wami wszystkimi, ja naprawdę wierzyłam w to, że my tego 3 września tam wejdziemy. Z bólem, z trudem, ale wejdziemy z tymi trzema grupami. Naprawdę. Może jestem naiwna, może łatwowierna, ale miałam nadzieję, że to się uda. Natomiast w tej chwili ja nie będę szafowała terminami, ponieważ tak naprawdę nie wiem. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej. Przynajmniej w kwestii tych trzech sal. Na dzień dzisiejszy dwie sale są już malowane, zakładane są płytki w toaletach. Jak już płytki będą, biegiem przyjdzie pan, który założy boksy w łazienkach. Pozostaje kwestia korytarza i to jest największa bolączka w tej chwili. No z korytarza już panowie elektrycy weszli na teren kuchni. Więc mam nadzieję, że te prace w tej chwili będą się już posuwać. Natomiast ja nie wezmę na siebie odpowiedzialności za to, że powiem tak, 15 wejdziemy do przedszkola. Nie zrobię tego, bo nie wiem. Bo jeszcze w pierwszej wersji była sytuacja tak założona, tak, że 3 grupy, jeżeli nie wejdziemy tu, przechodzimy do gimnazjum, tak? I co się w międzyczasie wydarzyło, że tego miejsca jednak dla nas się, to miejsce się dla nas nie znalazło, tak? Bo takie było założenie, że 3 grupy, jeżeli się uda, to trafiamy do przedszkola i jeżeli nie, przechodzimy do gimnazjum. A tu się okazała sytuacja, że jednak tego miejsca dla nas brakło. Czym to jest spowodowane? Nie wiem, zawsze pan Michał Gołąbek mówił, że może wziąć ode mnie 2 grupy. No ale wtedy w czwartym. A trzecia to był ewentualnie ten CEPiK.
zawsze od samego początku Michał mówił, że mogę przyjąć i tak z bólem, bo to jego świetlice zostały oddane w nasze użytkowanie. On mówił o dwóch grupach. Trzecia grupa to miał być CEPiK. Natomiast biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci, to mówię, to ja podjęłam taką decyzję, że one w małej sali, ale na stadionie, bo jest tam moim zdaniem bezpieczniej. To jeszcze jedno mam pytanie. Jeśli ten remont trwa i jeszcze będzie trwał, ja o tym wiem, to może udałoby nam się z tej najmniejszej sali, do tej najmniejszej sali dołożyć tą łazienkę, znaczy toaletę z części jadalnej, kuchennej, skoro i tak no to na myślę, dzień że wtedy remont jest... skończyłby się chyba w grudniu, ponieważ to jest demontaż całej kuchni. Która i tak jest do wyburzenia, natomiast ta łazienka miała powstać w projekcie robionym w 2013 roku. Miała powstać w miejscu, w którym przy waszej sali jest taki niewielki magazynek i z części zmywalni kuchennej. Ale to wtedy musimy zdezorganizować pracę całej kuchni, czyli zburzyć starą kuchnię, co jej się należy jak najbardziej. To moje marzenie chyba jest, żeby została wyburzona. Nie działa, nie ma komina, więc nie ma szansy na to, żeby kiedykolwiek zadziałała. Zresztą o czym mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje, no to chyba jednak pan burmistrz w tej kwestii się wypowiedział. Szanowne panie, szanowni państwo radni, przyszliśmy płynnie do mojej osoby. Nie chciałbym też, żeby tak zabrzmiało, że pani dyrektor się tłumaczy i wszystko bierze na klatę przysłowiową. Nie o to chodzi. To jest, tak jak tytułem wstępu powiedziałem, nasz wspólny problem. W pewnym sensie zaryzykowaliśmy, bo inwestycja nie dotyczyła przebudowy przedszkola, tylko jego termomodernizacji. Doszliśmy w międzyczasie, że są rzeczy, które powinniśmy zrobić po to, żeby nie dezorganizować pracy placówki przedszkola w roku przyszłym za 2 lata. I zostaje nam na dzisiaj tylko i wyłącznie kwestia tej kuchni, którą zawsze będziemy mogli robić w okresach przerwy wakacyjnej pomiędzy w kolejnych latach, ale na ten rok już nas nie było po prostu stać. Co do kwestii, to też popieram to, co pani dyrektor powiedziała. Gimnazjum, dyrektor gimnazjum Michał Gołąbek mówił zawsze o dwóch świetlicach i ewentualnie można było rozważać stołówkę, ale to niczym by się nie różniło od tych warunków, które teraz proponujemy państwu. Dlaczego też pani dyrektor, my przystaliśmy na to, żeby te 5 grup zmieścić na budynku startu. Przede wszystkim zakładamy, że będzie dobra pogoda i tam naprawdę są warunki, poza tym bieżnie też przystosowujemy po to, żeby dać jeszcze więcej tego potencjału do wykorzystania na zewnątrz. Po drugie, rodzice mówili do nas, żebyśmy nie ryzykowali za bardzo, bo ja też tak jak pani dyrektor bardzo chciałem, żebyśmy weszli trzeciego, żeby dotrzymać tego słowa. A rodzice mówią, nie kosztem bezpieczeństwa dzieci, lepiej poczekajmy tydzień, dwa i zróbmy to, jak Bóg przykazał, wprowadźmy dzieci w dobre warunki, nie narażajmy nasze dzieciaki w żaden sposób na cokolwiek. Dodatkowo liczba osób, które chcą zatrzymać dzieci w domu, jest dosyć duża, więc doszliśmy do wniosku, że te sale też nie muszą być tak duże, jak nominalnie są przygotowywane w tej chwili w przedszkolu. I te wszystkie informacje i elementy tego całego systemu spowodowały, że podjęliśmy taką decyzję, która dla mnie jako burmistrza jest bardzo niepopularna, bo w pewnym sensie nie dotrzymaliśmy tego danego wam na tej sali słowa. Ale wydaje mi się, proszę mi wierzyć, ja jako jeden z ostatnich się sprzeciwiałem tej decyzji, ale no wszyscy przekonali mnie do tego, że po prostu to jest najwłaściwsze. Mogę tylko przeprosić państwa i prosić o to, żebyście tydzień, dwa jeszcze się wstrzymali. Pani dyrektor nie chce szafować terminami. Jeżeli chodzi o oddanie przedszkola dla tych 3 grup, w mojej opinii nie potrzeba więcej niż 2 tygodnie, ale zobaczymy.
dwa tygodnie temu też tak, tak mówiłem właśnie. Pan... I dlatego czuję się bardzo niekomfortowo. Ja na dzień wczorajszy widziałam zdjęcia, jak wygląda przedszkole i ja nie znam się kompletnie na budowlance, natomiast uważam to... No dobra, nie dokończę. Trzy sale praktycznie jako wydzielone elementy przedszkola są niemalże już gotowe. Jutro będzie malowanie trzeciego pomieszczenia. Na, w łazience terakota położona, czekamy na płytki na ścianach, które są robione dzisiaj, jutro, pojutrze też chyba, w sobotę. Zostaje nam instalacja w korytarzu. O kuchni bym na dzisiaj się nie wypowiadał, bo nie miała być oddana i o niej nie myśleliśmy. To jest coś, co jest w opcji, ale kuchnia może być równie dobrze zamknięta. No właśnie, przepraszam panie burmistrzu, ale kuchnia jest jak gdyby takim warunkiem sine qua non, musi być, ponieważ skądś musimy wydać posiłki. Ja rozumiem, mamy ofertę cateringową, ale nie cała kuchnia, tylko wydzielone pomieszczenie. Czyli nie ma innej opcji, żeby te dzieci były po prostu gdzie indziej, bo z tego teraz motywu, że jesteśmy najmniejszą grupą, czyli wychodzi na to, że jesteśmy najbardziej grupą poszkodowaną. Bo no, porównując warunki gimnazjum do jadalni, to no trochę się rozjeżdżamy jednak mimo wszystko i myślę, że dla większości rodziców, którzy nadal jeszcze nie wiedzą, to nie jest satysfakcjonujące rozwiązanie. Dla mnie bynajmniej samej nie, bo myślę, że na takim etapie świadomości i odprowadzania różnych roszczeń mamy prawo ubiegać się o to, żeby nasze dzieci miały godne warunki i żeby się rozwijały tak jak reszta swoich rówieśników, bo dla mnie to nie jest rozwiązanie satysfakcjonujące, że moje dziecko będzie na, no nie wiem, 10-15 metrów kwadratowych, bo państwo teraz zapewniają, że to będzie tydzień, dwa. Ale dla nas tydzień, dwa to już jest też, dla mojego dziecka tydzień, dwa to już jest ten tydzień, dwa, kiedy jest dalej za innymi dziećmi. I to, że będziemy liczyć na ładną pogodę i na to, że te dzieci będą mogły sobie biegać po boisku, to ja też mogę liczyć na to, że w przyszłym roku, nie wiem, będę królową angielską, bo to jest takie wszystko gdybanie. Nie mamy żadnej gwarancji na to, że będzie pięknie. Ale tutaj w tej chwili ja będę broniła swoich nauczycieli, ponieważ to jest ich zadanie, żeby... Zapewniali, że wejdziemy na 100% do przedszkola. Nam jest po prostu jako rodzicom przykro. Mi jako matce, tej, której mówię, idziesz do przedszkola, bo będzie sala, nie idziesz do trójki, bo będzie sala i dzisiaj idę do domu i mówię jej, że idzie na stadion. Ile razy temu dziecku jeszcze będę zmieniała zdanie, zanim to dziecko będzie wiedziało, gdzie ono będzie się uczyło? Bo dla mnie to nie jest rozwiązanie, że jest wydzielona pianka styropianowa dla dziecka w miejscu, gdzie ono będzie mogło sobie usiąść. Bo w tym momencie w szkole podstawowej numer 1 czy w szkole podstawowej numer 2 dzieci będą w przestrzennych salach z normalnymi warunkami, tam gdzie jest ich miejsce. A tutaj tego miejsca dzieci nie mają zagwarantowane. I ja jako matka jestem zbulwersowana, że dopuściliście państwo do takiej sytuacji. Nie do tego, że przeciągnął się remont, nie do tego, że wykonawca się nie wyrobił, nie do tego, że stało się tak czy inaczej, bo te prace muszą być zrobione, bo te dzieci za rok, za dwa następne będą miały te lepsze warunki. My się poświęcamy, ale dajcie szansę tym dzieciom, żeby one miały prawidłowy rozwój. Nie mam do nikogo absolutnie do nikogo pretensji, że ktoś się nie wywiązał, ktoś nie zrobił. Róbcie, róbcie to nawet i pół roku, tylko dajcie tym dzieciom miejsce do tego, żeby one się miały prawidłowo jak rozwijać. Tak samo jak reszta rówieśników, nie w ten sposób. Bo takie działanie, że pani zadecydowała, że ta grupa będzie tam, bo jest najmniejsza, bo najwygodniejsze rozwiązanie, bo inna, to nie jest żaden argument. To nie jest żaden argument. Bo ja mojemu dziecku w ten sposób tego nie przedstawię, bo ona nie rozumie tych argumentów. Takiego przeświadczenia, że to dla dobra tego, bo wy będziecie tutaj w tym budynku, bo ona przez ten miesiąc czasu będzie się kiziła tam. Bo równie dobrze, to ja bym mogła ją sobie wziąć do restauracji i też jej powiedzieć, że będziesz tutaj, bo tu jest twoje miejsce. Nie. I my jako, ja bynajmniej jako matka swojego dziecka się na to nie zgadzam. Żeby moje dziecko było upchnięte po prostu jak mebelek na jadalni. I myślę, że pani też są w niekomfortowej sytuacji, bo pani nie zrobiła tego tak, jak pani zrobić powinna. Powinno być zrobione zebranie dzisiaj dla wszystkich rodziców, a nie jesteśmy wystawione po prostu tak jak orły, bo żeśmy się gdzieś z boku dowiedziały o tym, że to jest taka, a nie inna sytuacja. I my występujemy w imieniu 20 rodziców, bo rodzice są niepowiadomieni. Bo nie ma informacji na stronie. Jest. Pani, no może jest, ale skąd ci rodzice mają wiedzieć? Nie, każ,
każdy jeszcze, no, żyjemy w takich czasach, w dobie internetu, ale nie każdy z tego internetu korzysta. Są rodzice, którzy nie mają prawa jazdy i też na piechotę dochodzą z dziećmi do przedszkola. Więc to, że gdzieś się pojawiło na stronie przedszkola, to nie jest też żaden argument. Rodzice po prostu o tym nie wiedzą. Myślę, że na tą chwilę już wiedzą. Moje panie dzisiaj poinformowały wszystkich rodziców. Mamy czwartek, poniedziałek dzieci. Tak, wiem. I dla, z tego powodu również nie spotykamy się dzisiaj, ponieważ nie ma czasu. Aha. Czyli to rzeczywiście, no nie ma czasu na to, żeby powiadomić rodziców, że dzieci będą uknięte na jadanie. No to jest... Proszę państwa, tak jak mówiłam, jest możliwość wykorzystania sali w CEPiK-u. Ale dlaczego to nasza grupa cierpi? Niech mi pani to wytłumaczy. Czym pani to jeszcze uwarunkowuje, że jest ich mało, że jest sala w CEPiK-u? Nie, te dzieci mają... Mało. To tak po prostu, no, wybór państwa grupy nie był spowodowany tym, że jest ich mało. Przy tylu placówkach naprawdę nie było możliwości takiej, żeby te trzy grupy gdziekolwiek umieścić. W grę wchodzi tylko i wyłącznie budynek szkoły podstawowej numer 3, ponieważ inne, jedynka i dwójka są zagospodarowane w pełni. Tam jest dużo oddziałów, pozostałe w tej chwili mają już 8 klasy, od 0 do 8, więc tam nie ma gdzie nas umieścić. Szkoła podstawowa numer 3, tak jak mówiłam, dyrektor od początku mówił, że może udostępnić 2 oddziały. No tu była rozmowa cały czas o 3 grupach, że będą 3 grupy tu albo tu. No ja nie słyszałam, żeby była gdzieś ta grupa jedna zawieszona gdzieś w próżni na zebraniu czwartkowym o godzinie 17. Nie padły takie słowa, że jeżeli w przedszkole nie zostanie wyremontowane, nie zdążymy, to że te 3 grupy nie będą miały gdzie się znaleźć. Cały czas była rozmowa 3 grupy tu, 3 grupy tu. Nie było zawieszenia jednej grupy gdzieś tam pomiędzy. Rozmawialiśmy o 3 grupach w przedszkolu, o ile dobrze pamiętam. Nie rozmawialiśmy na ten temat, nie braliśmy jak gdyby pod uwagę opcji, że przedszkole nie zostanie uruchomione. Że być może nastanie taka sytuacja, że się nie wywiążecie i nie wpuścicie dzieci do przedszkola, to nie było alternatywy przekazanej rodzicom takiej, że być może gdzie indziej będziemy musieli się przenieść. Nie było takiej sytuacji. No nie, nie było, bośmy mieli nadzieję cały czas. Jesteśmy od trzeciego. Państwo, my byliśmy zadowoleni z tego zebrania, byliśmy szczęśliwi, że nasze dzieci nie będą miały żadnych zmian, a tu się okazuje, że my na tym wszystkim wyszliśmy jako 20 osób wyszło na tym najgorzej w tym momencie. Ja słucham państwa rozwiązania, gdzie nasze dzieci będą umieszczone w godnych warunkach rozwojowych do swojego wieku, bo to przypominam wszystkim, to jest klasa zerowa, przygotowanie do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ pozostaje Centrum Promocji i Kultury. Koleżanka wczoraj próbowała dostać się i zobaczyć osobiście tą salę. Niestety nie dostała się, ładnie powiem. Nikt ją tam nie wpuścił i tej sali zobaczyć nie mogła. Wie tyle, ile wie od nauczycieli, że przy rozłożeniu 25 krzesełek jest kawałek miejsca wolnego. Ale gdzie się nie dostała koleżanka, bo nie wiem. Nie dostała się na stadion, żeby obejrzeć salę, w której dzieci... Byliśmy tam do 13, o 13 budynek został zamknięty, ten na stadionie, więc jeżeli po... Ja muszę poprzeć koleżankę, że moim zdaniem zabrakło tego drugiego zebrania dla tych trzech, dla rodziców tych trzech najstarszych grup, które we wtorek o godzinie 17 były tak naprawdę najbardziej zadowolone, tak jak koleżanka wspomniała. Żadnych komunikatów z góry, tak jak od pani, nie mieliśmy żadnych. No nie dzwoniłam do wszystkich państwa, bo jest to raczej tak logistycznie trudne, wydzwonić 75 osób z jednego telefonu. Poza tym tak, dopiero wczoraj została tak naprawdę podjęta decyzja i wczoraj skierowano pismo do kuratorium o tym, że przedszkole nie zostaje uruchomione. To skoro państwo wiedzieliście, że i tak nie uruchomicie tego przedszkola w całości, to rozdysponowanie pozostałej grupy, nawet w przypadku, gdyby te trzy oddziały były uruchomione,
to i tak informacja do kuratorium powinna być wysłana, że obiekt nie jest przystosowany do przyjęcia całości dzieci. To jest po pierwsze. Po drugie, moje pytanie, ja wrócę do tematu, o którym wcześniej panią na komisji rewizyjnej prosiłam o odpowiedź. Kto będzie ponosił odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo dzieci rozmieszczone w placówce innej niż jest w przedszkole? I czy ta placówka, do której te dzieci będą skierowane, te 100 dzieci ma wymagane pozwolenie PPOŚ na przyjęcie dzieci? Bo ja przeczytałam sobie pracę doktorską specjalistki od przedszkoli i żłobków i niestety pierwsze co, to jest wymagane pozwolenie PPOŚ na przyjęcie w ogóle jakiejkolwiek grupy dzieci, czy to w żłobku, czy w przedszkolu, czy ten obiekt na stadionie ma taki certyfikat. Nie ma. I jeszcze do tego dochodzi BHP, warunki BHP. To nie są warzywa, żeby można je było tak przemieszać. We wtorek byłam na tym zebraniu, gdzie pan burmistrz wyraźnie zapewniał, że trzeciego się odpali. Myśmy sugerowali już dawno, że takiej możliwości nie ma. 9 sierpnia też, panie burmistrzu, o tym mówiliśmy tu na sesji 10, na nadzwyczajnej, że nie ma szans, żeby zmieścić się w terminie do 3 września z remontem przedszkola w jakiejkolwiek materii. Pan powiedział, że nie ma problemu, wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest zapewnione, będzie uruchomione przedszkole 3. Jeżeli można było poinformować 170 rodziców, żeby przyszli na spotkanie we wtorek, to równie dobrze można było po zmianie decyzji poinformować ich, żeby przyszli na kolejne spotkanie i poinformować ich, że niestety taki plan nie wypalił. Trzecie moje pytanie odnośnie, byliśmy w poniedziałek przed sesją w gimnazjum, robiliśmy rozpoznanie postępu pracy w gimnazjum. Pan dyrektor zapewniał, że i pokazywał nam organoleptycznie, że 2 sale na przyjęcie dzieci są gotowe i mają być gotowe, więc jaka jest przyczyna teraz, że ta decyzja nagle została zmieniona? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowne panie. Jeżeli chodzi o gimnazjum, no to cały czas mówimy tutaj o 2 salach. I do tego zobowiązywał się dyrektor. I te 2 grupy w tych 2 salach będą funkcjonowały. Jest jeszcze czysto teoretyczna opcja na pierwszym piętrze, tam w sali bodajże polonistycznej, gdzie te dzieci mogą funkcjonować, ale no musiałyby schodzić ze swoimi opiekunami na dół do toalety przygotowanej dla dzieci. Możemy ewentualnie, jak panie sobie, rodzice generalnie tej grupy życzą, możemy tak zorganizować państwa dzieciom opiekę. Jeżeli chodzi o straż i w ogóle pozwolenie na użytkowanie, to proszę bardzo na bieżąco. Od razu do tego pana zapewnienia. My jesteśmy tylko we 2. Jest godzina taka, no ludzie pracują jeszcze. Tak jest. Ja nie mogę teraz w tym momencie z koleżanką zadecydować za całą pozostałą grupę, czy te 3 grupy, czy my się zgadzamy, żeby przenieść się do gimnazjum w tym momencie. Dlatego brakuje tego zebrania. Możemy jutro się umówić na spotkanie na przykład o 9 rano albo przed 8, żeby ludziom nie mieszać w godzinach pracy. Po to, żeby ustalić, ale to już byśmy wzięli na siebie, będziemy dzwonili, tak jak wtedy. Nie czuję się na tyle odpowiedzialna, żeby podjąć teraz tą decyzję. Jeżeli paniom jako reprezentantkom nie podobają się warunki dla tej małej grupy waszych dzieci na obiekcie zlokalizowanego na starcie, w takim razie będziemy skłonni znaleźć tą powierzchnię dodatkową w gimnazjum, znaczy w budynku szkoły podstawowej numer 3. Jeżeli chodzi o konkretne pytanie, kto dopuścił, rzeczywiście to jest budynek użyteczności publicznej i został odebrany i spełnia wszystkie kryteria, więc o to nie musimy się martwić. Budynek spełnia normy. To ja w takim razie odpowiedziałem na wszystko. Na wszystkie pytania. To ja w takim razie, panie burmistrzu, poproszę o pisemny ten protokół z przeprowadzonej kontroli PPOŚ. Ale to jest pozwolenie na użytkowanie, pani. Nie, ja poproszę, bo przedszkola i miejsca, gdzie mają przebywać dzieci, są objęte szczególnymi wymogami. To nie jest tak, że ma
wszystkie pozwolenia i że zostały odebrane. Mnie to nie satysfakcjonuje, bo tu chodzi o bezpieczeństwo 100 dzieci. Pani radna, jeszcze jedno pytanie. Bezpieczeństwo jest bardzo istotne. Dokładnie. Dziękuję, bo zaczyna być... Nie. Ja jeszcze nie otrzymałam odpowiedzi. Proszę bardzo, Ilona. Ja nie otrzymałam odpowiedzi, kto bierze na siebie OC. Chciałem to powiedzieć, bo odpowiedzialność cywilną, przede wszystkim administracyjną. Ja na to pytanie odpowiedziałem już na wstępie mojej wypowiedzi i w sposób bardzo jasny. Chcę tylko dodać, że no nie wszyscy identyfikowali się przy tym remoncie z potrzebą uruchomienia przedszkola na właściwym miejscu w zakresie trzech grup. No i dlatego mamy co mamy. Jest po prostu takie opóźnienie wynikające z obstrukcji niektórych osób. Panie burmistrzu, ja proszę, żeby pan już teorii nie tworzył, bo to się robi już naprawdę. Ja jeszcze mam do uzupełnienia ad vocem. Mogę? Proszę bardzo. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja mam pytanie. Ile jest w tej chwili w szkołach podstawowych, w szkole numer 1, 2 i 3 oddziałów sześciolatków? Naczelnika. Panie naczelniku, to pytanie do pana. Po jednym oddziale. Ile jest dzieci w tych oddziałach? Czy istnieje taka możliwość, żeby 20 dzieci, które teraz mają chodzić, zostały po 5 oddelegowane do... Nie ma takiej możliwości. Nie, musimy stworzyć po prostu miejsce dla danego oddziału. Jeżeli rodzice wyrażą taką chęć, jesteśmy w stanie zalogować to w obiekcie budynku szkoły numer 3. No to może w tej sytuacji może te panie, które tutaj są, będą w stanie się zgodzić na państwa propozycję, żeby te 5 czy ileś dzieci oddelegować na czas remontu do szkoły. Tam się zmniejszy ilość dzieci w tej klasie, przez co ona przestrzennie będzie większa dla reszty dzieci. Może w tym kierunku idźcie. Bo nie w tej wchodzi to w grę. Nie wchodzi... Dzieci są przyporządkowane do oddziałów i po prostu nie możemy je rozdzielać. Dobrze, to na deser. Panie burmistrzu, a co z senior Wigor? Czy prawem dopuszczane jest przeniesienie tego projektu do innego budynku? Tak, zapewniamy opiekę w zakresie seniorów. Te osoby będą miały zorganizowane zajęcia, pobyt w innej placówce. Dziękuję bardzo. No ale w jednym temacie, Ilonko, no nie, każdy chce zabrać głos, no. Panie burmistrzu, informacja, że budynek został odebrany i przedstawiony do użytkowania, to nie świadczy o tym, że może tam być przedszkole. Bo inne warunki spełniają zakłady na przykład gastronomiczne, inne zakłady szkolne, inne zakłady przedszkolne. No myślę, że tu komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej wie dokładnie, że pewne są normy, że na wszystkie działalności spełnić muszą wszystkie przepisy prawa budowlanego i przeciwpożarowego. Grażynka Pietrasik. Bardzo proszę, proszę. Jeszcze co do wypowiedzi pana burmistrza, który dosyć optymistycznie mówił o 2 tygodniach, że za 2 tygodnie najprawdopodobniej prace ulegną zakończeniu. Natomiast na wczorajszej komisji ewidentnie państwo powiedzieliście z RI, że prace w najlepszym wypadku skończą się 21. Natomiast pani dyrektor musi mieć jeszcze następny tydzień po to, żeby przygotować placówkę do zajęć dydaktycznych, więc rozumiem, że mówimy już o dacie 28, więc wprawdzie nie chcę jeszcze dodatkowo pani i rodziców dołować, ale myślę, że tu mówimy o miesiącu i rozpoczniemy tak naprawdę proces dydaktyczny w przedszkolu w październiku i prosiłabym, żebyście państwo jakby no, nie wprowadzali niepotrzebnie w błąd. Ja rozumiem, że chcecie wylać na te fale wzburzone jakiś tam element spokoju, ale lepiej mówić prawdę niż opowiadać takie niesprawdzone historie. A
Ponadto Ilonka zaczęła się od senior Wigor, a nie wiem, czy ja nie dosłyszałam, czy pytałaś, jak to jest związane z faktem, że senior Wigor jest finansowany z środków zewnętrznych i ma uchwałę, którą myśmy sami podejmowali pod tytułem siedziba senior Wigor jest na stadionie na ulicy Sportowej numer 4. Czy nie będzie z tego tytułu reperkusji? Nagle się nie okaże, że musimy oddawać jakieś pieniądze, bośmy nie dochowali warunków tego kontraktu związanego z finansowaniem zewnętrznym. To są takie niuanse, które mogą nas później bardzo dużo kosztować. Już nie mówiąc o tym, że skoro my przesuwamy ludzi starszych z tamtego miejsca do Świetlika, to rozumiem, że Świetlik również. To jest właściwie tak jak niekończąca się historia albo gra w domino. Jeden klocek powoduje, że wszystkie klocki się przewracają. To naprawdę sytuacja wygląda dramatycznie, a każdy tutaj w tej sytuacji będzie pokrzywdzony. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście nie mamy do czynienia z reperkusjami, bo nie przenosimy siedziby senior Wigor. Ona jest w tym budynku zgodnie z uchwałą. Natomiast będziemy w inny sposób organizować czas wolny naszym seniorom. I to jest różnica w mojej opinii. Jeżeli chodzi o okres miesiąca, to mówimy o całej placówce, tak? Miesiąc potrzebujemy na to, żeby cała placówka zafunkcjonowała. Tu mówimy o tygodniu, dwóch. I ja, szanowni państwo, teraz jestem już zdenerwowany na samego siebie, że się dałem posłuchać, bo ja powiedziałem, że musimy zrobić wszystko, żeby trzeciego dzieci tam zafunkcjonowały. I powiedziałem, że jak potrzeba, to trzeba uruchomić tak ekipy, żeby pracowały nawet po 20 godzin, oczywiście wymieniając się. Po to, żeby dopiąć tego, co powiedzieliśmy. I teraz no, wychodzi na to, że nie wiem, wygrał rozsądek nad tą wizją z mojej strony, no i za to płacimy karę. Ja jestem zwolennikiem, żeby zacisnąć po prostu zęby i jechać. Dziękuję. I realizować wszystko po prostu dziękuję. Na trzeciego. Teraz może być za późno. Panie burmistrzu, nie powtarzajmy się nie, tak w jednej. Zaczynamy, skończymy. Proszę bardzo, Darek, bo ja cię wywołałem do jeżeli tablicy. Tak, jeżeli zostałem wywołany, chociaż jestem tutaj dzisiaj jako radny, natomiast jeżeli zostałem wywołany jako strażak, to też w jednym zdaniu się odniosę tutaj do państwa dyskusji i powiem w ten sposób. My oczywiście prowadzimy czynności kontrolno-rozpoznawcze, wydajemy stanowiska przed przystąpieniem do użytkowania obiektów i takie stanowiska zostały wydane wcześniej w przypadku i budynku senior Wigor i w przypadku szkoły numer 3, dawnego jeszcze gimnazjum, były prowadzone takie czynności, były wydawane decyzje na usunięcie ewentualnych nieprawidłowości i w tej chwili no, nie ma jakby problemu z tymi budynkami. Senior Wigor został odebrany pozytywnie, zresztą świadczy o tym wydanie pozwolenia przez nadzór budowlany na użytkowanie tego obiektu i on jakby w swojej roli spełnia wszelkie warunki, między innymi PPOSZ, także tutaj no, nie widzę żadnego zagrożenia. Natomiast w sprawie tej przedszkola jakby przeniesienie tych oddziałów do komendy nie wpłynęły jakby żadne zawiadomienia czy informacje o wydaniu opinii. Także to taki stan na dzień dzisiejszy. Dziękuję serdecznie. Maciek Sysa, bardzo proszę. Mam takie pytanie, bo zastanawia mnie, gdyby te dzieci zostały, gdybyście państwo zdecydowali się na taką opcję, przeniesione do CEPiKu, na której sali by to było? Nie. Dlaczego pytam? Nie jestem pewien, jak jest na pozostałych piętrach, natomiast wiem, że na tej sali na parterze w podłogach znajdują się klapki, pod którymi są gniazdka, tak? Elektryczne. Nie wiem, jak jest na pozostałych piętrach, pozostałych pomieszczeniach i tak. No nie, pozostałe pomieszczenia już są wynajmowane przez CityNet, co ja się orientuję. To już tłumaczę. CityNet wynajmuje pomieszczenia od u góry. Trasy krajowej. Natomiast po pierwsze, gniazdek już nie ma. Nie przeszkadzają. Po drugie, zawsze idzie wykładzina dywanowa i też by nie było problemu.
Tylko największym problemem, panie radny, szanowni państwo, jest to, że z tego pierwszego piętra dzieci by musiały schodzić do toalety. Nie, dobrze, mi chodziło po prostu... Dziękuję bardzo, proszę Darek. Ja tutaj nie sugeruję niczego, tylko po prostu chciałem się zorientować, jak wygląda sprawa z tym, gdyby dzieci były tam przenoszone. To nie jest nasze liceum. Pozwólcie państwo, żeby Darek Górę zabrał. Ja, szanowni państwo, chciałem tylko jeszcze dodać, że prosiłbym, żebyśmy tutaj wszyscy przyjęli do wiadomości, że jest to sytuacja w pewnym sensie awaryjna, tak? I były już takie sytuacje awaryjne w przypadku pierwszego przedszkola, które też się gdzieś tam kiedyś zaczynało zawalić. Jakoś sobie poradziliśmy z tym. Nic się wielkiego nie stało, nic groźnego się nie stało, nikt na tym nie ucierpiał. Myślę, że będzie to krótki czas i tak przyjmijmy to, że jest to po prostu sytuacja awaryjna, a też niekoniecznie do końca, która była możliwa, żeby ją przewidzieć, także no, trzeba po prostu pochylić głowy i zrobić wszystko, żeby te warunki były jak najlepsze. Dziękuję bardzo. W jaki sposób przeczekać tą sytuację? Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, szanowni państwo i drodzy rodzice, ja przedstawię swoje zdanie. Uważam, że wysłuchując tu pań, które są rodziców, żeby wygospodarować pomieszczenie w gimnazjum, w tej sali polonistycznej i przeznaczyć to dla tej grupy. To są sześciolatki, zapewnić bezpieczeństwo, które będą, tam tylko jedynym problemem jest schodzenie, prawda, do łazienki. I żeby oni wiedzieli, że tam w gimnazjum, żeby nie rzucać tych dzieci tu, tam i w tą stronę iść. To jest oczywiście moja opinia. Wygospodarować pomieszczenie dla tej grupy, żeby nie czuła się pokrzywdzona. Dziękuję. Przepraszam, odpowiadając, nawet dzieci nie muszą schodzić, bo tam toalety są na każdym poziomie, tylko mówiłem o tym, żeby schodzić do tych toalet przystosowanych dla dzieciaszków małych. Dla klas 0-3. I jeżeli jutro rodzice, i wzywam już tutaj wszystkich do tego, żeby doszło do skutku to spotkanie, zdecydują się na taki krok, no to panie po prostu jako reprezentantki możecie być usatysfakcjonowane, jeżeli zaakceptujecie tą lokalizację. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Daniel Szymczak. Po części moją wypowiedź już pani Zofia powiedziała. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do jednak spotkania jutrzejszego, żeby może jednak to spotkanie odbyło się z rodzicami dziś. W poniedziałek na Komisji Spraw Społecznych zadałem konkretne pytanie, kiedy będzie takie spotkanie. Podał odpowiedź, że w czwartek. Tak było w planie, więc dzisiaj są z nami dwie panie, dwoje rodziców. I dobrze by było, żeby ktoś już się zajął tym, żeby powiadomić pozostałych rodziców i nawet jeżeli taka jest konieczność, zrobić to spotkanie dzisiaj, nawet o godzinie 18, bo miejmy świadomość, że ci rodzice pozostali są też w pracy. I zakończmy to dzisiaj już te ustalenia, gdzie te dzieci mają być, bo jutro też będą przepychanki, może do niczego nie dojdzie. I w końcu będzie tak, że przyjdzie nam poniedziałek i nadal nie będą dzieci miały miejsca swojego. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, pani dyrektor. Zadzwonić do swoich nauczycieli, żeby oni powiadomili rodziców. Dlaczego tego spotkania dzisiaj nie robiłam? Ja wiedziałam, że będzie sesja, nie wiedziałam, kiedy ona się skończy. I nie wiedziałam, kiedy będę mogła się z rodzicami spotkać. Bo tak naprawdę dopiero wczoraj podjęliśmy decyzję, że nie uruchamiamy. Pani dyrektor, dziękuję bardzo. Czy jeszcze panie mamy chcą zabrać w tym temacie głos? Czy chcecie miłe panie? Czy któraś z pań chce jeszcze zabrać głos? To znaczy nas satysfakcjonuje ewentualnie to przeniesienie do sali polonistycznej w gimnazjum. Dziękuję. No. Reszty rodziców, żeby to później się nie okazało tak, że my zadecydowaliśmy za całą grupę. Tak. Proszę dokonać wszelkich starań, żeby wszyscy rodzice mieli możliwość, choćby telefoniczną, podjęcia decyzji. Czy opierają się za tym, żeby dzieci były ściśnięte w małej sali na stadionie z resztą grupą, czy żeby były możliwość przebywania choćby tego i miesięcznego, dziękuję. Czy dłuższego, czy krótszego. Dziękuję serdecznie. W sali na górze. Myślę, że umowa stoi. Zamykam już dyskusję w temacie, bo rodzice tu miały przede wszystkim najważniejszy głos. Nie wiem, konsensus został osiągnięty, tylko po prostu jest jakiś
decyzja podjęta. Panie przewodniczący, ja jeszcze tak w kwestii prawnoformalnej, bo panie tutaj wyartykułowały swoje imiona i nazwiska, więc należałoby spytać się pań, czy wyrażają zgodę na publikację swoich danych. Szanowna koleżanko Ilonko, na drzwiach jest napisane informacja dotycząca RODO. Jest, że panie wchodząc tu akceptują swoim ujawnieniem swojego nazwiska i nagrywania.